Luty, trzeci tydzień lutego 2018 roku. No i znowu zaczyna się historia z morderstwem, zabójstwem, z masowym zabójstwem dzieciaków w szkole. Znowu się zaczyna historia z tragediami, zaczynają się pogrzeby, zaczynają się narzekania, zaczynają się propozycje. Zaczyna się znowu to samo. Ameryka ma 360 milionów ludzi, kilkanaście milionów nielegalnych, kilkaset tysięcy psychicznie chorych. Politycy chcą znowu usunąć prawo, fundamentalne prawo konstytucyjne każdego Amerykanina do posiadania broni. Co tam się wydarzyło? No wydarzyło się to, że 19-latek, który w zasadzie już nie powinien być w szkole średniej, czyli jak to mówią high school, czyli szkoła wyższa, no ale po polsku to jest wyższa uczelnia, nie szkoła, czyli do 12 roku w systemie edukacyjnym nie chodził już do szkoły, w zasadzie nie chodził, bo został wywalony ze szkoły, zawieszony, że tak można powiedzieć, wziął pistolet półautomatyczny, który legalnie kupił, troszeczkę go zmodyfikował, no bo dołożył tam taki mechanizm, który można kupić, czyli z półautomatycznego pistoletu, gdzie się strzela w zasadzie naciskając na cyngiel czy na spust i za każde uderzenie, wystrzelenie naboju trzeba nacisnąć, no to on zamienił to na taki bump stock, czyli taki dodatek, że jak odrzuca pistolet, to tam automatycznie włącza spust i to w zasadzie chodzi szybciej niż powiedzmy takie naciskanie. Trump dzisiaj podpisał, poprosił wszystkie te ustawodawcze urzędy i tak dalej i Wydział Sprawiedliwości, żeby zrobili to nielegalnie. No, czy to coś pomoże? No, opóźni. Na pewno to wszystko opóźni. I jest teraz ta koncentracja na walkę z posiadaniem broni. Moim zdaniem jest kilkanaście innych rzeczy, które są winne tej zbrodni, czy temu zabójstwu, niż same posiadanie broni. Posiadanie broni, w Ameryce 100 milionów ludzi ma broń, z czego 5 milionów należy do Związku Strzelców Amerykańskich i popiera tą wolność posiadania broni, no bo to jest organizacja, która po prostu walczy z lewakami od dziesiątek lat, bo oni chcą to zlikwidować. Kto według mnie jest winny tym sprawom? No przede wszystkim winni są lekarze. Lekarze są najbardziej winni, bo szprycują dzieciaki psychotropami, szprycują ich do tego stopnia, że teraz na dzień dzisiejszy to chyba 30 czy 40% dzieci amerykańskich to zażywa środki albo uspokajające, albo wszelkiego rodzaju dziwaczne prochy. Po prostu Ameryka jest przeproszkowana i lekarze i psycholodzy, problem jest taki, że są to ludzie z reguły flegmatyczni i oni każdego dzieciaka, który ma troszeczkę jest nadpobudliwy, to szprycują prochami. No ten dzieciak był naszprycowany prochami. Następny problem jest taki, że Wychowanie. Znowu się okazuje, że dzieciak wychowany przez samotną matkę znowu coś tam narozrabiał. Ojca zabrakło. Ojca zabrakło, ojciec umarł, kiedy on miał chyba 5 lat, czyli powiedzmy 14 lat temu. No ale to też jest duża sprawa wychowania przez samotną matkę. No ale ta samotna matka to ona miała 52 czy 53 lata, kiedy zaadoptowała tego dzieciaka, tego chłopca. To ona miała 52-53 lata. Przypuszczalnie ten mąż, który umarł 15 lat temu, on chyba też miał 55 albo 60. Także to ludzie już w dosyć, że tak powiem, dziadkowym wieku zdecydowali się na dzieci. On umarł na zawał serca, przypuszczalnie też nie wytrzymał z tym.
Patrząc na imiona tych chłopców, Nicholas and Zachary, i nazwisko ciotki tej babki, która adoptowała, to wygląda na to, że te dzieci przypuszczalnie były adoptowane z Rosji. Z Rosji 20 lat temu to było bardzo popularne importowanie dzieci, sierot. Bardzo często ci ludzie, którzy przyszli, rodzice przybrani, wiedzieli, że te dzieci pochodzą z najróżniejszych patologicznych rodzin, z jakimiś genetycznymi wadami. No i to wygląda na to, że tutaj taka wada była. Ten Nicholas od 5 lat przez całe życie miał w zasadzie problemy. Problemy między innymi z dziewczyną. Dziewczyna, która była w szkole parę razy u dyrekcji i mówiła, że słuchajcie, ja z nim chodziłam, ja z nim się kolegowałam, ale to jest nieprzewidywalny chłopak. Jest on ciągle mówi o zabijaniu, on ciągle jest jakiś agresywny. On w pewnym momencie zaczął sprzedawać noże po prostu do rzucania w szkole. On miał jakąś tam obsesję, ale był na pewno jakiś założenia bandziorowaty. Także sąsiedzi narzekali nieustannie tam przez ostatnie chyba 10 lat, czyli od jego 9 lat do 19, to tam chyba 40 czy 50 razy policja przyjeżdżała interweniować, kiedy ta samotna matka wychowywała tego dzieciaka. Tam sąsiedzi mówili, że meble co jakiś czas były wystawiane na wywózkę śmieci, no bo one były tam jakoś demolowane. Tam był jakieś straszne miejsce do mieszkania. FBI zadzwonili, do FBI ktoś zadzwonił w styczniu i powiedział, słuchajcie, ten człowiek ma już plan na zabicie, ma plan na zabicie i będzie zabijał. Nikt nie odpowiedział, w Miami tam po prostu odpuścili sobie, nie zwrócili uwagi. Wydział jakiś kuratora, oni tam były zażalenia, że powiedzieli, że ten chłopak, on się pociął, jakieś samookaleczenia zrobił, jakąś tam swastykę też sobie wyciął i przyszli, sprawdzili i powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, że on chodzi do szkoły, no rok temu chodził i że ma matkę. Matka umarła we wrześniu zeszłego roku na zapalenie płuc. No i to, co mówią na dzień dzisiejszy, że też go tam wykończyło. No ale ten chłopak był wykończony już w zasadzie od 19 lat. On był wykończony i o czym wszyscy ludzie mówią? Znaczy całe lewactwo? No lewactwo mówi, że broń zabija. Broń nie zabija. Zabijają w Ameryce, jak się popatrzy na wszystkie te sprawy, to zabijają jacyś maniacy, jacyś psychopaci, którzy wysyłają nieustannie znaki, że coś się będzie działo. W samej szkole, w tej szkole średniej, tam jak ludzie, no taki humor, dosyć czarny humor, to oni mówili, że jeżeli mieliby być zabici, to będą zabici właśnie przez tego Nicholasa. Jak to jest możliwe, żeby sobie ludzie żartowali? No w każdym takim żarcie jest prawda. No i teraz się okazuje, że jest to makabryczna prawda. Te dzieciaki z tej szkoły, no tak jak z innej szkoły, oni poszli protestować, położyli się przy Białym Domu i powiedzieli, że broń trzeba zlikwidować. No, czy broń trzeba zlikwidować? Można powiedzieć, co da zlikwidowanie? Co da zlikwidowanie? Dzieciaki, część ludzi mówi, że trzeba podnieść wiek do kupowania broni do 21 lat. Co to zmieni? Charakter bandycki, zabójcy, no to on zrobi to, czy będzie miał 20 lat, czy 21, czy 19. Paragrafy są tylko dobre dla uczciwych ludzi. One odstraszają uczciwych ludzi, a bandziorów w ogóle nie straszą. Broń po polsku to znaczy do obrony, tak? Do obrony. I w Ameryce jest to samo. Broń to nie jest do ataku, tylko jest do obrony. I teraz państwo chce zabrać czy zlikwidować broń
żeby się przestać bronić, no to atakujących jest coraz więcej. Lata temu na Florydzie było tak, że samochody do wynajęcia miały naklejki Avis, czy tam National, czy jakiekolwiek Hertz, czy jakieś inne kompanie miały z tyłu na zderzakach. No i co się działo? Działo się to, że w Miami kradli na highwayach te samochody, bo miały nalepki. I to zajęło, bo ludzie przyjeżdżali z Europy, z Niemiec, z Francji czy z Polski, przyjeżdżali do Miami i stali na drodze, to bandyci po prostu przyjeżdżali z tyłu, blokowali ich, otwierali drzwi, wyrywali te walizki, nie walizki, czy laptopy, jak leżały na stole i odjeżdżały. Dlaczego? Dlatego, że bandziory wiedziały, że jeżeli ktoś ma wynajęty samochód, no to raczej broni nie będzie miał. No tak, także to był w zasadzie tarcza do strzelania. I co? No i co teraz powiedzieć? Co można powiedzieć? Co można odpowiedzieć tym ludziom, którzy uważają, że narzędzie jest winne? Że ludzie, którzy uważają, że broń zabija. W Ameryce statystyki, pod względem statystyk jest dosyć dziwacznie, bo w Ameryce tak popatrzeć, to ilość od śmierci gwałtownych od broni jest jedna z, powiedzmy, środkowych. No nie jest najwyższa, ale w środku. No tyle tylko, że połowa z tego, czy 40%, to są samobójstwa. Także dodać samobójstwa, jeżeli się doda samobójstwa w Europie, powiedzmy, od sznurka, no to broń można wyeliminować. Można też, statystyki są straszne, bo mówią, że dzieci giną. No ale w Ameryce to mówią na dzieci do 26 lat, czyli taki bandzior, który ma 25 czy 26 lat i zginie w porachunkach jakichś gangsterskich, no to on jest traktowany jako młodociany, bo jest jego wiek brany w momencie śmierci i on jest liczony jako człowiek, który zginął od broni. Także to są te makabryczne rzeczy. Jeżeli się popatrzy ilość śmierci tragicznych jakichś na milion i porówna się europejską czy amerykańską, to Ameryka jest kompletnie w lepszej sytuacji niż w Europie, patrząc w zasadzie śmierć na śmierć, a nie czym jest zabite. No i jeszcze ostatnia sprawa to jest miejsca, gdzie w Ameryce ludzie giną. No normalnie ludzie to jest Chicago, czy Detroit, czy tam Nowy Jork już mniej, ale to są pewne miejsca i w tych pewnych miejscach to też nie całe miasto, czy cała dzielnica. Są pewne dzielnice, w których jest 3 czy 4 bloki jakieś, gdzie 90% tego bandytyzmu odbywa się tam na kilometrze kwadratowym, czy na 2 kilometrach kwadratowych. Także przykro jest znowu opowiadać o 17 osobach, które zginęły, niewinnych, 13 studentów i czworo nauczycieli i trenerów, no ale to tak to już jest, jeżeli w Ameryce nie wrócą domy dla wariatów z powrotem, bo w Ameryce niestety nie można zamknąć nikogo do domu wariatów, najwyżej pod przymusem to można zamknąć go na 12 godzin, nie można na więcej, jeżeli nie jest on niebezpieczny dla siebie albo dla innych, to musi być wypuszczony. I to jest sprawa taka, że ACLU, czyli American Civil Liberty Union, oni lata temu w zasadzie faktycznie zlikwidowali domy wariatów w Ameryce i teraz jest pełno bezdomnych na ulicach. No ale oni to z reguły nie zabijają. Oni tam bardzo rzadko zabijają. Popularny jest jednak, popularny, no trudno to nazwać popularny, ale zdarza się w szkole, że jeżeli ktoś jest tam, czuje się obcy, czy wyśmiewany, czy tego rodzaju rzeczy, to z reguły nie dochodzi do jakiejś bijatyki,
do boksowania, do różnych takich solówek czy tak dalej. Nie biją się, bo już w Ameryce psycholodzy i nauczyciele wyniszczyli po prostu taką agresję na poziomie chłopaków, kiedy ta adrenalina działa i oni tam się pobili, później się przeprosili i zrozumieli, że te bicie samo w sobie nie jest najlepsze. To zlikwidowano to kompletnie, zlikwidowano każdy jakiś próba fizycznego załatwienia sprawy nie istnieje w Ameryce. W Ameryce policjanci od 15 lat, którzy idą do Akademii Policyjnej, oni nigdy nie brali udziału w bijatyce ręcznej. Tak? Także, że część tego przedszkola, tego dojrzewania, tej burzy hormonów, tych chłopaków 15-17-letnich, którzy po prostu się tam pobiją, czy popłaczą, czy zakrwawią, czy coś, czegoś się tam nauczą, nie ma. Nie ma. Później w tych dzieciakach one są napompowane, nie rozumieją, co się z nimi dzieje i oni po prostu odbija im I ten chłopak 19-letni, on miał prawo kupić ten pistolet legalnie, no bo on nie był nigdy skazany. Był może bardzo rzadko oskarżony, ale on nigdy nie trafił do sądu i nie miał wyroku. I jeżeli by miał wyrok przez te wszystkie sprawy, które tam robił, jeżeli ktokolwiek by prawidłowo zareagował na jego życie, to tej tragedii by nie było. Jemu przepuszczali. Ten liberalny, socjalistyczny, jeszcze raz szansa, jeszcze raz szansa, jeszcze raz szansa, może się poprawi, może się poprawi. On nie jest taki zły. To jest to, co zabiło tych 17 osób. Ta rodzina, która go przyjęła, no bo on był w jednej zastępczej rodzinie, od września, kiedy jego matka zmarła na te zapalenie płuc, no to był przewijał się tam u kogoś, no ale to zawsze były jakieś problemy. Tam jedna rodzina to później powiedziała, że on może mieszkać, ale nie może mieć żadnej noży, broni i tego rodzaju rzeczy, bo jest za nerwowy. No to się przeprowadził, to druga rodzina go wzięła, no to druga rodzina myślała, że kontroluje to wszystko i wzięła sejf i w tym sejfie była ta jego broń i oni mieli klucz. Tyle tylko, że on sobie dorobił ten klucz. I oni myśleli, że oni mają kontrolę nad tym, a on miał klucz nad tym. I w dzień walentynek, w dzień kiedy zakochani sobie kwiaty wydają, on poszedł też z premedytacją, zamordował tyle osób, miał taką wizję. On w 68 roku na jednym z uniwersytetów, jeden wariat zaczaił się na wieży ze sztucerem myśliwskim i też zabił kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. On o tym opowiadał, jak był młody, to też zabijał zwierzęta, kurczaki, nie kurczaki, ze swoim psem chodził szczuć świnie sąsiadowi. Na razie wszystkiego najlepszego.